Witajcie w Holokronie. Dzisiaj omówię dla Was wyjątkową postać, której próżno szukać w kanonie, ale i w samych legendach jest to bohaterka wyjątkowa i oryginalna. Poznajcie lepiej niejaką góri. Zapraszam. Około siedmiu lat przed bitwą o Jawin książę Shizor zapewnił sobie miejsce jako przywódca Czarnego Słońca, najpotężniejszego syndykatu przestępczego w galaktyce. Pozycja Shizora wymagała pewnego stopnia paranoi i, mając niewielkie zaufanie do otaczających go ludzi, książę szukał kogoś, kto będzie godny zaufania i całkowicie oddany. Najpierw jednak dajcie mi chwilę na opowiedzenie o grze dzisiejszego sponsora odcinka, a jest to oczywiście Raid Shadow Legends, które gościło już na kanale nieraz. Pamiętajcie, że dzięki takim współpracom kanał dalej funkcjonuje i jest siłą napędową Holokronu, wszak z pasji trudno się wykarmić. Gra jest całkowicie darmowa i może w nią grać praktycznie każdy, nawet taki stary boomer jak ja. Nie zabraknie wam ludzi do gry, ponieważ miliony już grają w Raida. Po co siedzieć na fejsie czy przeglądać nieosiągalnego krasza na socjalach, kiedy możecie wbijać kolejne levele w fajnej grze. Wyciągnijcie telefon, zainstalujcie i zacznijcie ogrywać tytuł, żeby mieć o czym gadać ze znajomymi, o ile ich macie. Najpierw musicie wybrać jednego z czterech czempionów, a to jest dosyć ważne, ponieważ ta postać najprawdopodobniej będzie waszym mainem. Osobiście polecam przyjrzeć się tym postaciom. Mamy Elheina, który cudownie przebija wrogów atakami silniejszymi niż wasza stara patelnią po zebraniu w szkole. Mamy Atele, która zwiększa statystyki w ataku i obronie, to także dobry wybór na areny, jeżeli lubicie tryb PvP. Kolejnym bohaterem jest Galek, który nie tylko jest niezwykle szybki, ale też usuwa obronę z wrogów i jest całkiem niezły na Lochy, jeżeli i lubicie ten tryb rozgrywki. I wreszcie KL, który używa trucizny przy atakach obszarowych i ogólnie jest bardzo pomocny. U mnie wybór upadł właśnie na niego, bo lubię zatruwać innym życie. <grybuj> Do gry nadciąga także solidny update treści i zabawy w postaci siódmego sezonu Forge Pass, z którego dosłownie wysypują się nowości, takie jak event z tytanami oraz pojawia się nowy champion, Ronda. Postać możecie kojarzyć, jeżeli jarają Was klimaty MMA i pro wrestlingu, bo pani Ronda to dosyć znana celebrytka z tego świata i teraz zawitała do gry ze swoim championem. Żeby ją dostać, po prostu zalogujcie się do gry, ale musicie to zrobić na 7 dni przed 20 lutym. Jeżeli jeszcze Was nie przekonałem, to może da Darmowy czempion i gadżety to zrobią. Z mojego linku lub z kodu QR, który widzicie na ekranie, do gry dostaniecie bonus o wartości ponad 30 dolców na start. Ale pamiętajcie, że bonusy są dostępne tylko przez 30 dni i tylko dla nowych graczy. Gdy pojawicie się w grze, szukajcie mnie pod nazwą Dakanium i może uda się zagrać razem. A teraz wracamy do odcinka. W międzyczasie Imperium Galaktyczne rozpoczęło badania nad rozwojem ludzkich replik droidów. Projekt był prowadzony przez Simonella i Masada Trambla. Naukowcom udało się zdobyć zarówno plany, jak i prototyp ludzkiej repliki droida, który został opracowany jako część przerwanego projektu Wabik. Projekt ten miał służyć jako schemat dla Guri. Chociaż początkowo góri była tylko prototypem, Shizor szybko dostrzegł potencjał projektu i zlecił zbudowanie repliki ludzkiego droida, który miał służyć jako jego zastępca i ochroniarz. Badacze zmodyfikowali Guri dla celów Shizora i sprzedali ją Księciu Ciemności. Tak oto galaktyka ujrzała pierwszego i jedynego w historii droida będącego repliką człowieka, przynajmniej w tak zaawansowanym stopniu. Guri kosztowała Shizora 9 milionów kredytów, lecz książę uważał, że była warta każdego. Jej długie, jedwabiste blond włosy i jasno-niebieskie oczy w połączeniu z wysportowaną i zdrowo wyglądającą sylwetką nadawały jej wygląd pięknej ludzkiej kobiety po dwudziestce. Jej głos był jednak chłodny i równy, bez wyraźnego akcentu. Płuca góry oddychały powietrzem, a jej serce pompowało krew, chociaż, podobnie jak wszystkie jej narządy, były one całkowicie syntetyczne i składały się z biowłókien. Jej kości zostały zbudowane z bardzo wytrzymałych stopów pokrytych polimerem, a tysiące mikrożyroskopów osadzonych w jej stawach dawało jej doskonałe poczucie równowagi. Zarówno jej kości, jak i narządy wyglądały na całkowicie ludzkie po zeskanowaniu, podobnie jak jej nieskazitelna skóra. Ta zresztą była jedyną prawdziwie organiczną częścią ciała góry, sklonowaną z prawdziwej ludzkiej skóry specjalnie dla niej. Jednak jej mięśnie nie dały się oszukać skanerom. Aby zapewnić jej większą siłę, zostały wykonane z materiału, który na skanerach oznaczano jako nieznanego pochodzenia. Jednym z niewielu aspektów, w jakich różniła się od ludzi, była temperatura jej ciała o 10% niższa niż uważano za normalną i wystarczająco niska, by zabić człowieka. Jej procesor AA1 VerboBrain został gruntownie zmodyfikowany przez Simonella i goańskiego naukowca, który wniósł największy wkład w jej rozwój, aby umożliwić jej sprostanie wszystkim obowiązkom, jakich wymagał od niej Shizo. Pozytroniczne programy behawioralne pozwoliły jej zachowywać się jak człowiek. Mogła jeść, pić i wykonywać wszelkie inne czynności potrzebne, by uchodzić za normalną kobietę. Była również zdolna do naśladowania wszystkich bardziej intymnych funkcji ludzkiej kobiety, a Shizor od czasu do czasu wykorzystywał jej zdolności w tym zakresie. Procesor był również załadowany danymi oceny taktycznej, technikami walk, szpiegostwa i zabójstw. Procesor Guri był tak wyrafinowany, że nawet kiedy projekt Wabik został ukończony po bitwie o Endor, nie udało się stworzyć droida o poziomie autonomicznego myślenia, jaki prezentowała Guri. Oczy Guri ukrywały zaawansowane czujniki, zapewniając jej widzenie w podczerwieni i słabym świetle, podczas gdy jej pamięć o zablokowanym dostępie rejestrowała dane wejściowe z jej czujników, w tym nagrywanie dźwięku. Miała również zintegrowane, szyfrowane łącze komunikacyjne. Zdolności językowe Guri również były rozwinięte i potrafiła porozumiewać się różnymi językami. Guri miała też zaprogramowany profil zabójcy i jej programowanie zostało uzupełnione intensywnymi ćwiczeniami mającymi na celu wzmocnienie jej mięśni i treningiem bojowym, aby upewnić się, że posiada wszystkie wymagane umiejętności, w tym posługiwanie się różnorodną bronią, chociaż rzadko musiała z tego korzystać. Po ukończeniu szkolenia stała się idealną zabójczynią. Guri później stała się ochroniarzem, osobistym wysłannikiem oraz zabójcą lidera Czarnego Słońca. Wszystkie polecenia wypełniała bez zawahania i niezwykle skutecznie. Na zlecenie swego pana zadusiła na śmierć Vigo Greena, który usiłował spiskować przeciwko Fallenowi, a także wyeliminowała całe kierownictwo Ororo Transportation, firmy, która konkurowała z przedsiębiorstwem jej pana. Kolejnym zadaniem Guri było spotkanie się z Leją Organą, która poszukiwała pomocy u Czarnego Słońca w wykryciu sprawców zamachu na Luka Skywalkera. O tych przygodach jednak dowiecie się już z licznych publikacji, w których pojawiła się Guri. Najbardziej polecam Wam serię komiksów Cienie Imperium Ewolucja, gdzie Guri jest jedną z głównych bohaterek. Link do komiksu zarzucam w opisie odcinka. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, uszanowanie dla patronów serii. Zachęcam do pozostawienia komentarza z pomysłem na kolejne odcinki i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów: Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.